piątek Radom jak Radom rozegrał finałowe spotkanie w ramach baraży o Ekstraklasę. Przeciwnikiem Zielonych była Warta Poznań, a mecz został rozegrany na terenie rywala. Ze względu na ograniczoną liczbę widzów, która mogła zobaczyć starcie z trybun stadionu w Grodzisku Wielkopolskim, na mecz nie wybrała się zorganizowana grupa sympatyków Radomiaka Radom. Ci, dzięki uprzejmości władz miasta, zjawili się na placu Korackiego, gdzie postawiono telebim, na którym transmitowano historyczne spotkanie. Trudno oszacować dokładną liczbę, ale z pewnością w piątkowy wieczór na ulicy Żeromskiego zjawiło się ponad 1000 osób o zielonych sercach, które duchowo wspierały team Dariusza Wanasika. Radomiak niestety poległ, ale kibice mimo wszystko byli dumni z poczynań drużyny w minionym sezonie, a sami udowodnili zresztą, że są gotowi na ekstraklasowy poziom.